Witajcie kochani, witajcie miłości na naszym kolejnym spotkaniu. Na początku chciałbym Was poinformować, że 23 maja w Warszawie nie odbędzie się jednodniowe spotkanie z kluczami Henocha. Z kluczami Henocha, które promowałem, na spotkanie, na które Was bardzo zachęcałem. Nie odbędzie się z przyczyn oczywistych. Jeszcze to wszystko, ten cały szum medialny nie ucichł i zostało to spotkanie odwołane. Odbędzie się późnym latem lub jesienią. Będziemy o tym wiedzieć. To spotkanie z kluczami Henocha organizuje Fundacja Mądrość Narodów. Także w imieniu swoim i tej fundacji również przepraszam Was za taką zmianę. Kochani, jesteśmy w niesamowitym czasie, tutaj na ziemi. Sami tego pragnęliśmy. Nasze dusze, nasze boskie istoty zaplanowały, że w ten czas pojawimy się tutaj na ziemi i będziemy wspólnie przeżywać coś zdarzenia, proces, który został ogłoszony już wiele tysięcy lat wcześniej. W świętych księgach jest to zapisane. A my jesteśmy na bieżąco, online, w tych zdarzeniach, które dopiero zaczynają się dziać. Jest wielki ruch, zauważyliście w internecie. Pojawiły się nowe kanały, nowe kontakty. Pojawiło się wiele pięknych, boskich źródeł, z którymi możecie wybierać. Których możecie wybierać, które z Wami wibrują, rezonują bliżej, najbliżej. Jest też sporo, jak zwykle, jak zawsze, w dualnej materii jest też dużo pułapek. Zwracajcie na to uwagę. Tylko serce może nam powiedzieć prawdę. Więc jeśli wybieramy jakąś swoją konkretną ścieżkę rozwoju, bądźmy już w przestrzeni serca. Podejmujmy swoje decyzje z przestrzeni serca, a nie z przestrzeni umysłu, z dualnej przestrzeni umysłu, która przez tyle tysięcy lat prowadziła nas przez, można by powiedzieć, manowce. Nasz umysł prowadził nas poprzez zdarzenia, czasoprzestrzeń, a my nie mieliśmy w tym większej świadomości. Teraz wszystko się diametralnie zmieniło. Nie będę apelować o intensywny rozwój, nie będę apelować o pracę nad sobą. Jest tak wiele sygnałów w nas. Dojrzewamy etycznie, moralnie, dojrzewa i wzrasta nasza świadomość. Przesyłam Wam wiele, wiele miłości. Wiele radości. Przesyłam Wam od siebie wytrwałości wiele w tym czasie. W tych zdarzeniach, które dopiero nabierają tempa. Ale wszystko jest już ustalone. Albo inaczej powiem.
to, co najważniejsze, już się zdarzyło. Jest. Teraz z mojego doświadczenia, z mojego poziomu świadomości dzielę się z Wami, że odczuwam, że dla mnie, nie tylko dla mnie, najważniejsza jest, ważne jest osiąganie coraz większej i większej ciszy w moim sercu, w mojej istocie. Ciszy, spokoju, harmonii. Tak często ciągle jestem jeszcze wypychany do przestrzeni dualnej, przez różne zdarzenia, przez różne jeszcze ciemne, przez programy, które jeszcze we mnie tkwią, w moim umyśle, których jeszcze nie oczyściłem. Tak często jeszcze jestem wypychany do dualnej przestrzeni przez moje programy emocjonalne, które jeszcze we mnie są, mentalne. I gdy tak odkrywam te programy, rozszyfrowuję po kolei zdarzenia, oczyszczam siebie z tych programów mentalnych coraz bardziej świadomie i świadomie. Oczyszczam, usuwam je. Technik już mamy wiele, fioletowym płomieniem, oddechem boskim. Wiele. Wiele mamy już wiedzy na ten temat. Przesyłam Wam wiele, wiele wytrwałości, wiele miłości. Takiej od siebie, od serca, braterskiej. Wiele jeszcze zakrętów będzie przed nami, przed każdym z nas. Inne doświadczanie. Ale jesteśmy na właściwej drodze i zmierzamy ku kosmicznemu obywatelstwu. Coraz bardziej i bardziej świadomie zmierzamy wszechogarniającej łaski, do wszechogarniającej miłości naszego Stwórcy. Zmierzamy wprost w objęcia Stwórcy, naszej kosmicznej Matki. Życzę Wam i przesyłam jeszcze raz ponownie dużo miłości i życzę Wam sukcesów w tej drodze. I wspieram, tak jak i Wy mnie wspieracie. Jesteśmy w jedności. Nasz los bierzemy w swoje ręce. Naszą Matkę Ziemię, boską, piękną, fantastyczną, również ochroniliśmy. I ona jest już również wyżej. Również wspina się i wspięła się na wyższą świadomość. Jest radość. Jest hosanna, jest zwycięstwo. Pieczętuje tą drogę, tą ścieżkę, te nasze sukcesy wspólnie z Wami. Amen, amen, amen i amen. Do zobaczenia, do usłyszenia.